pięknie to wygląda. Witamy Was 21 stycznia 2023. Pierwsze moje skrajdy w nowym roku. Bo wreszcie przyszła zima. To jeszcze raz witamy wszystkich 21 stycznia 2023 roku. Ja dziś o dzień starki.
No to jeszcze raz witam wszystkich na terenie stacji narciarskiej Soszów. 21 stycznia 2023. Po ponad 3-tygodniowej przerwie. Właściwie to 4-tygodniowej. Wróciliśmy na skrajdy, bo pojawiła się w końcu zima. No i cóż, no. Soszów działo tylko jedna trasa, niestety, ale widzicie, że naświeżanie idzie. Dzisiaj też mamy dzień starki i jutro jest dzień starzika. Także wszystkim starzykom wieńszujemy i dziękujemy. Niestety ja już starzyków nie mam, już są tam u podbuczka. Piękna zima się mu zrobiła, jeszcze dzisiaj po przyjechaniu do chałupy czeka mnie łopatowanko, ale to jest taka typowo zimowa rozrywka, bym powiedział. Słuchajcie, zmienił się właściciel na stacji narciarskiej Soszów, tego, że ostatnio nie powiedział i dlatego też tutaj mamy te trasy rowerowe, one są niewidoczne teraz, bo jest zasypta wszystko śniegiem. Ale tak, jest nowy właściciel stacji narciarskiej Soszów. Także fajnie, super. Niech się to rozwija. Niech się i Palenica rozwija. Tam też jest nowy właściciel. Ma ruszyć za... No w grudniu ma ruszyć. Podobno tam modernizacja wyciągu jest. Zresztą może podjadymy tam oboczyć, nie wiem jeszcze. No, warunki dojazdu dzisiaj bardzo złe. Było ciężko tutaj na Soszów podjechać, ale na szczęście zmądrzeli tutaj i zaczęli suć ten podjazd, ta sztajfa solą. I to jest dobra decyzja. Niech to sują dokładnie. Słuchajcie, ostatnio też taka pyskówka się na Facebooku stacji narciarskiej Soszów pojawiła. Jeden z takich pseudonarciarzy narzekał, że nie ma informacji, że jest tylko jedna trasa, czyli no, że są muldy, że są roztomajte różne, jakieś takie sypy, nie? Normalną rzecz. Ja się tam włączył do tej dyskusji i on mu tam napisał, że jak chce jeździć po równym stoku, to niech sobie przyjedzie tak jak ja teraz o 8 rano, bo świeżo wyratrakowany stok i jeździ się super. Wiadomo, że wraz z upływem czasu tych ludzi będzie się przybywać, trwają śląskie ferie, a więc no, stan tej trasy będzie się pogarszał, więc będą te muldy się robiły to wszystko, no bo to ludzie będą robić nartami, nie? To jest naturalna rzecz, także tutaj nie można winić właściciela wyciągu, właściciela stacji narciarskiej za to, że się robią muldy. Jeżeli nie chcesz jeździć po muldach, przyjedź na 8 rano, wstań o tej 5 rano, tak jak ja dzisiaj, i możesz przyjechać i sobie fajnie poszusować, a nie narzekać i zwalać winę na właściciela. Pierdoły takie napisali na tym Facebooku ci ludzie, co tam się wadzili, że on przyjechał, że muldy, że na stronie żadnej informacji nie ma nic takiego. Powiem tak, prawdziwy narciarz nie będzie narzekał na muldy. Słuchajcie, jeszcze poręnaście roku temu nie było ratraków, nie było naśnieżania, były proste narty i wszyscy jeździli. Nauczyli się jeździć lepiej jak ci co teraz, bo tak to jest problem. Dobra, dość kontrowersji. Idziemy naśnieżanie, jeszcze raz naśnieżanie i niech tam będzie aż do co najmniej połowy marca.
śnieg jest trochę mokry, ale to zresztą nie będę was zanudzał. Nie siedźcie przed komputerem, nie oglądajcie głupich filmów na tych całych TikTokach, na tym wszystkim. Przyjeżdżajcie na Marsa. Bo te TikToki to wszystko to tylko naśpiewanie się z ludzi, głupie filmy. Oglądajcie porządne filmy, a zwłaszcza ruszajcie się, jeździcie na rowery, na narty, na rolki, na wszystko. Bądźcie aktywni, a nie siedźcie w chałupie, bo w chałupie to tylko ludzie umierają. Dobra, ja jadę jeździć i na razie was zostawiam. No to ja już pomału będę kończył jazdę, ale zobaczcie. Kamera mu trochę zaludzono. Zobaczcie, jak ja wyglądam w ogóle. Cały zalodzony rzech jest. Ale warun jest dzisiaj świetny. Mam niestety przemoczone galoty już. Z tego właśnie. Ale to nic. Ważne, że pojeżdżone. Ważne, że człowiek nie siedzi w chałupie. No ale robota jeszcze też będzie w chałupie. Z tego śniega. Jak widzicie, naśnieżają w tej trasie, także super. Nie wiem, może jutro Kaindzie pojada, ale na pewno wyjada wcześniej z chałupy. No bo dzisiaj warunki drogowe no ciężkie były rano. I bez tu chyba tym tak mało ludzi jest dzisiaj na sesji. Widzicie, jak armata pracuje. Dzisiaj też miał jakiś na impreza, rowerzyści wymyślili impreza, pan Jurek. No powiem wam tak, że rowerowa impreza przy takich warunkach to jest średni pomysł. Ja jednak wolę jechać na narty, jak są takie warunki, a nie tam po rowerach dyskutować. Bo rower nam trochę zebrał tego sezonu narciarskiego z konieczności zresztą, bo nie było na czym w ogóle jeździć. Chociaż Soszów wchodził cały czas, ta trasa, którą jeżdżę, ona była czynna, jednak warunki no były jakie były. Nie były złe, ale też nie było pięknie. Ale dzisiaj jest wybornie, jest wspaniale. O, nawet już się ktoś pokusił, żeby jechać. No to jest ryzyko jednak, kiedy nie ma dostatecznej ilości śniegu. Oni jadą na własną odpowiedzialność. Fajnie, wreszcie mamy piękną zimę, oby ta zima trwała co najmniej do połowy marca. Pozdrawiamy wszystkich rowerzystów, narciarzy, pana Wojtka z Pisarzowic, tego pana z Andrychowa tam, jakaś tam. Pozdrawiamy Pszczyna, wszystkie okolice, Czechowice, Dzielnice, Ligotę oczywiście, moją rodzinną miejscowość, Gogołową, kuzyna z Gogolina też pozdrawiam. Także jadymy. Pięknie to wygląda.
warunki bliskie ideału życia. Jeździło się fantastycznie, wybornie. I trochę żałuję, że mi to wszystko mokło. Ale nie żałuję, że rzeczy jeździły na wsi, a nie poszło na imię. Bo narty mają wyższość nad rowerem. Dlatego poszedłem po dużo, dużo krótko. Widać, ile aut przybyło. Fajnie było, super. Wreszcie wrócimy na stok i ja bym godzin, że jutro jeszcze jadę, a na razie godzin wszystkim. Cieszę się i do zaś.